Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj zapraszamy Was na film, w którym pokażemy Wam, co jemy w ciągu dnia. Na samym początku trochę szczypiorku zebrałem, bo jest nam potrzebne na śniadanie. I no, w tym roku to nam się udało, nie? Dzisiaj na śniadanie wleci jajecznica ze składników, które widzicie, czyli pomidory, ogórki, ser, masło, jajka, no i szczypiorek, który zerwał Witek. I to jest jajecznica, którą robił mój tato nam na śniadania. I właśnie ja pamiętam, że on chyba najczęściej dodawał koperek, a że my nie mamy koperku, nie mieliśmy koperku, no to poszedł po prostu szczypiorek. Szczypiorek to zaraz trzeba będzie umyć. Najpierw obieram ogórki. Miały być 3, ale ostatecznie wykorzystaliśmy tylko 2. I to w zupełności wystarczy. Kroję w kosteczkę. Po ogórkach pomidory. 1,5 pomidora. Teraz czas na szczypiorek. I na patelnię wlatuje naprawdę spory kawałek masła. Ale bez masła to nie będzie takie dobre. Na masło ogórki. Jak ogórki delikatnie zmiękną, to dorzucamy pomidory. I chwilę podsmażamy. Jak już będzie wszystko takie miękkie, to wrzucamy szczypiorek. Ale tego szczypiorku tam nie smażymy, tylko od razu dodajemy jajka. My dajemy 6 jajek i wyszło naprawdę sporo jajecznicy. Pysznej jajecznicy. Sól. Pieprz. I smażymy. O nie, powinnam w misce najpierw sobie rozbełtać te jajka. Co? Nie, tylko że po prostu taką robił mój tato. Bo nie było wtedy białka i było dlatego lepsze. O, teraz pod koniec, jak już jajecznica jest praktycznie gotowa, dodaję ser. Ser żółty. Wtedy no to jest takie pyszne i ciągnie się ten serek. Chlebek musi być. Ty też chcesz? Voilà. Dzień dobry wszystkim. Witam Was w tym pięknym vlogu i jadę zmienić opony i już jestem trochę spóźniony, ale mam nadzieję, że nie spóźnię się tak jak zazwyczaj. Także no, już trochę jestem pewnie spóźniony. No, pewnie trochę tak. No ale cóż, no trudno. Jeszcze się okazało, że muszę zatankować, bo jedziemy na rezerwie od wczoraj. Niestety. Dobra, wszystko już... chyba mam wszystko. Jak gorąco jest. Jestem pierwszy raz w krótkich spodenkach na zewnątrz. Super uczucie, naprawdę. Okej, GPS. Oczywiście mój telefon się musiał zaciąć. Nie ma problem. Opony już mam zmienione, w sumie całe koła, więc fajnie się jeździ, bo to jest takie uczucie, jak wiecie, macie, kupiliście nowe buty i zakładacie nowe buty. Mimo że to nie są nowe opony, ale podobne uczucie. Pan się trochę namęczył podczas odkręcania przednich kół i naprzeklinał się troszeczkę, bo mechanicy, u których robiłem naprawę ostatnio,
powiedział, że chyba musieli mieć mocny pistolet i na maksa dokręcony, w sensie na maksa dokręcał wszystko, bo serio namęczył się nieźle przy ściąganiu tych opon i odkręcaniu tych ślub, więc fajnie, jak śmiał się, że no on chciałby zobaczyć mnie na środku drogi, jak mam kapcia i zmieniam sobie na koło zapasowe i no serio, z takim kluczem to na pewno bym dał, na pewno dałbym radę. Będę musiał kupić nowe felgi i nowe opony zimowe, bo już niestety, ale tamte to no nie opłaca się, felg się nie opłaca malować, to jest podobny koszt, no i też opony już się po prostu skończyły. Niestety, tak to już jest z samochodami, to jest duża skarbonka i trzeba po prostu w nią inwestować, żeby móc z niej korzystać. Więc co? Ja właśnie z niej korzystam i jadę do Klaudii. Co tam, Klaudia? Jedziemy. Gdzie jedziemy? Do lekarza. A po powrocie od lekarza czas na obiad i zjemy coś, co Klaudia sama wymyśliła, i jest to taka potrawka w stylu orientalnym, do której potrzebujemy właśnie taki makaron. Cebula. Kapusta. Może być też pekińska. Seler. Por. Marchewki. Ulubiona mieszanka warzywna. My mamy takie i pasują idealnie. Piersi z kurczaka. Dowolna przyprawa do kurczaka. I curry. Do tego sos teriyaki. Sos sojowy. I jeśli macie, to dowolna pasta curry. Nasza jest trochę ostra. Sól i pieprz. Wszystko kroimy. Wrzucamy do miski. Cebulę kroimy w kosteczkę. I taki tip. Wszystkie tego typu potrawy wychodzą, jak dodajemy seler i por. Nawet nie musi być por, ale seler i kapusta, tak? No, w sumie fakt. No, naprawdę. A tutaj ja się popisuję oczywiście moimi zdolnościami. Kucharzem byłem od dziecka. Już jako mały brzdąc potrafiłem ugotować kaszkę z mlekiem i już wtedy wiedziałem, że to będzie moje przeznaczenie, żeby być szefem kuchni we własnym domu. Teraz, dzięki tym umiejętnościom, które posiadłem jako pięciolatek, potrafię bez problemu pokroić... Jak to się nazywa? Marchewkę. Tak, szczerze, to Witkowi właśnie zawsze wychodzi takie krojenie i on robi jak szef kuchni, tak ciach-ciach, szybciutko, ale tutaj to mu tak nie wychodziło. Bo się stresowałem. Odkrałem kawałki, których Klaudia nie lubi. Ja nie mogę nawet na to patrzeć, bo się zżygam. To skąd wiesz, że kręcisz mnie na przykład, na moje sprawy? Ja nie wiem, co ja kręcę. Serio. Teraz na ślepo nagrywam. Super. Dobra, tyle tego. Witek kroi to w kostkę i tyle. Lokowanie produktów by Klaudia. Teraz piersi przyprawiamy dowolną, ulubioną przyprawą. My mamy akurat taką i szczyptą curry, bo ta przyprawa dodaje takiego fajnego aromatu. Trochę oleju, żeby łatwiej się mieszało. A teraz wszystko wrzucamy na patelnię. Najpierw cebula i por, Witek. W sumie od razu marchewka. I jak tak delikatnie zmiękną, to dodajemy seler. A na drugiej patelni będziemy przysmażać obrzydliwe mięso. Znaczy obrzydliwe, po prostu obrzydliwie wygląda. Ale nie,
Tutaj tylko pragnę napomnieć, że jak wrzucamy tą torebkę z warzywami, to zorientowaliśmy się, że trochę nam tego wyszło. Bo w ogóle zorientowałam się, że zazwyczaj wrzucałam pół torebki mrożonych warzyw, a teraz poszła aż cała torebka. To będzie dobre. Co? To będzie dobre. Klaudia, czy to będzie dobre? Jesteś pewna? To jest do ciebie, nie do mnie. Ale hamsko. Przecież ja wiem, że będzie dobre. Klaudia, bo już to jadłem, prawda? Może ci nie smakowało? Nie, smakowało mi, serio smakowało. Bardzo dobre. Tutaj mięso już jest gotowe. Jest celowo na osobnej patelni, bo się po prostu nie mieści tutaj. I tutaj są warzywka, które teraz się duszą. Jezu, biedne. Później trochę powietrza. Do gotowych, miękkich warzyw wrzucamy mięso. I to ma się tak troszkę poddusić. Do tego łyżeczka pasty curry, sos teriyaki, całość, która nam została. Trochę sosu sojowego, tak żeby po prostu było odpowiednio słone. Pieprz, no i soli ostatecznie nie wykorzystaliśmy, nie było potrzeby. Wszystko mieszamy dokładnie. I teraz przygotowujemy nasz chiński makaron, zalewając go wrzącą wodą z czajnika. I najlepszy jest brązowy makaron, taki jak do zupek chińskich, bo próbowaliśmy już ze zwykłym białym i nie było tak smaczne. Mieszu, mieszu. Przykrywku, przykrywku. I dodajemy masło. Ale wiesz, najpierw trzeba odcedzić z tej wody. No raczej. Masło i sos sojowy. Dajcie więcej niż ja tutaj pokazałam. Wszystko mieszamy, aż masło się roztopi. Dzięki temu makaron nie będzie taki suchy. I teraz makaron dorzucamy do całej potrawki. Mieszamy to wszystko razem, łączymy. Później przykrywamy pokrywką, zostawiamy na 5 minut, żeby to przeszło smakiem. No i oczywiście musimy mieć też czym to popić, więc woda z sokiem i cytryną na plus. U nas za napoje zawsze jest odpowiedzialny Witek, bo mi się nigdy nie chce tego robić. To jest takie dobre, serio, to jest mega dobre. I jestem dumna z siebie, że coś takiego wymyśliłam. Ja też jestem dumny z Klaudii. No, yummy. I teraz czas na kolację, na którą mamy arbuzę. Ale nie tylko arbuzę. No raczej. Ale na razie arbuza tylko kroję. I to jest moja metoda krojenia. Moja. Kłóciliśmy się o to ostatnio, ale to jest moja technika. I teraz przygotowujemy koktajle z truskawek. Dodajemy cukier, miód, ale do tego jeszcze oczywiście mleko ryżowe. Ja jeszcze zażyczyłem sobie gofry, tylko że te są chemiczne, więc jak macie gofrownicę, to super. Deusz. Ale słodziak. On uwielbia arbuzę. Mieliśmy straszną ochotę na gofry, tak. Ale budka z goframi była już zamknięta, więc mamy takie z Biedronki. No,
chemiczne, no ale no, może ze spokojem chociaż trochę. Wtedy, jak mamy takie, to podgrzewamy w tosterze. W opiekaczu. No dobra, opiekaczu. No ej, ale takie. Toster też mamy. Ej, no w tosterze. W tym, na wyskakiwanie. No tak, bo od niedawna mamy toster na wyskakiwanie. No. Dobra, no. No i z lodami to jest i z bitą śmietaną. W ogóle byliśmy w szoku, że to było w Lidlu. W Lidlu są tak tanie lody. One kosztowały 3 co? Takie duże opakowanie, wiecie. Wiecie, pewnie syf, ale to wszystko jest syf. Na koniec pragnę jeszcze dodać, żebyście zostawiali łapki w górę. No i oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie nasz kanał. I wchodźcie na Instagramy.